animacja i filmy z aktorami różnią się znacząco. Nie chodzi tylko o to, że w animacji musimy wszystko po kolei narysować, przez to trwa to znacznie dłużej i kosztuje dużo więcej pieniędzy. Ważne jest to, co wynika z tego, że wszystko jest narysowane. W animacji nie ma kamery. Kiedy chcemy nakręcić jakąś scenę do filmu z aktorami, musimy nie tylko napisać scenariusz, określić lokację, musimy też wybrać sposób, w jaki ją nakręcimy, ile kamer użyjemy i jak je umieścimy w przestrzeni. Bo w filmie z aktorami mamy do czynienia z prawdziwą przestrzenią, którą musimy za pomocą kilku obrazów, ujęć, w odpowiedni sposób przedstawić odbiorcy. Możemy użyć do tego tylko jednej kamery, albo możemy użyć ich kilka i dodać cięcia, albo możemy użyć trzech i udawać, że jest tylko jedna. Kamera może też się poruszać, może podążać za postacią, może się przesuwać, mogą być zbliżenia. W animacji nie ma kamery, ale możemy udawać, że jest, i zastosować kamerę pozorną. Bardzo łatwo jest udawać ruchy kamery dzięki zbliżeniom i przesuwaniu obrazu. Wystarczy, że narysujemy coś w dużo większym rozmiarze niż powinno być i możemy sobie bez utraty jakości po tym przesuwać. Można nawet udawać, że kamera się obraca w przestrzeni poprzez poziome przesuwanie dwóch elementów kadru w różnym tempie. To, co jest dalej, porusza się szybciej, to, co bliżej nas, porusza się wolniej i mamy obrót na zupełnie płaskich rysunkach. W związku z tym, że możemy udawać, że mamy kamerę, możemy posunąć się nawet trochę dalej i nakręcić całe anime tak, jak film z aktorami. I tak właśnie zostało zrobione Bakemonogatari. Bakemonogatari to bajka, która opowiada o Araragim, który pomaga pięciu dziewczynom rozwiązać ich problemy o naturze nadprzyrodzonej. Niemal cała akcja bajki odbywa się poprzez dialogi. Tak większość czasu każdego odcinka zajmuje nam rozmowa Araragiego z jakąś dziewczyną. Rzadziej w rozmowie uczestniczą trzy osoby. Dialogi są fundamentem tej serii. Są napisane w sposób interesujący, dynamiczny, pełny słownych giereczek i niebanalnych skojarzeń. Takie dialogi to nie jest coś, co udźwignęłaby zwyczajna, standardowa reżyseria. Takie dialogi wymagają czegoś więcej. Wymagają nieco abstrakcji, wymagają stworzenia nowej metody, nowego modelu reżyserowania. W Bakemonogatari dokonano tego poprzez zaprzeczenie sztywnym zasadom i, co jest bardzo przewrotne, poprzez sztywne trzymanie się nowych zasad. Jedną z najczęściej używanych zasad tej nowej etykiety prowadzenia narracji jest przedstawianie sceny, na której rozmawiają bohaterowie, poprzez oddalenie z dwójką bohaterów, a potem szybkie pojedyncze ujęcie i znów pojedyncze. I znowu, i znowu. I tak właściwie w każdej scenie. Bakemonogatari tworzy sobie swój własny język filmowy, który jest bardzo restrykcyjny, stąd te powtórzenia. Jednakże, aby przez to rozmowy nie były nużące, stosowany jest dodatkowo pozorny ruch kamery. Imitujący pozorne obracanie się sceny, a także animację sylwetki postaci, która wygląda tak, jakby ślizgała się po niej kamera. Inną ważną techniką są jump cuty, czyli takie skokowe cięcia, w których zostaje pominięta część akcji. Na przykład tutaj, w rozmowie z Kambaru, w pewnym momencie widzimy, jak dziewczynka stoi, a w następnym ujęciu ona już siedzi. Zostaje nam pominięty ten fragment, w którym ona siada. Dzięki temu zostaje wprowadzona dynamika i kontrast.
Jako widzowie nie potrzebujemy sceny pośredniej, żeby zorientować się w tym, co zaszło. Stosowanie takiego cięcia wymaga sporo wyczucia i jest zgodne ze złotą zasadą współczesnego kina: pokazuj, a nie opowiadaj, bo nie musisz opowiadać, a czasem nawet nie musisz pokazywać. A jeśli chcesz pokazać lokację, w jakiej znajdują się bohaterowie, to nie musisz wcale zużywać całej sceny na szczegółowe opowiadanie o otoczeniu. Wystarczy kilka szybkich ujęć pokazujących najważniejsze cechy miejsca. Taki sposób montażu jest charakterystyczny dla francuskiej New Wave, nurtu awangardy we francuskim kinie lat 50. i 60. Baka Monogatari często zostaje do tych filmów przyrównane, bo podobnie jak one jest to kino samoświadome i alternatywne. Dla nurtu owych francuskich filmów bardzo ważne było podłoże historyczne. Gdy po II wojnie światowej uważano, że sztuka umarła, że dotychczasowe środki przekazu już nie działają, stąd zaczęto bawić się tradycją, stąd śmieszne postmodernistyczne domki w kształcie kaczki. Stąd nowa fala w kinie francuskim, która jest wobec tradycji prowokująca. Charakterystyczne dla nowej fali jest łamanie czwartej ściany. Bohaterowie w filmie często zwracają się wprost do widza, albo zdają się wiedzieć, że są tylko bohaterami w filmie, a nie prawdziwymi ludźmi. I to samo robi Bakemonogatari. Bohaterowie wprost rozmawiają o tym, że Senjo Gehara to tsundere. O, ono tsundere no kata desu ka? Pokazywane są nam fragmenty light novelki, na której podstawie powstało anime. Pokazywane nam są techniczne dane, które mówią wprost, że oglądamy wyreżyserowaną animację. Wszystko po to, żeby widownia była świadoma, że ogląda tylko film i dzięki temu on jest bardziej szczery. Właśnie szczerość jest tą cechą, którą Francuzi z lat 50. chcieli pokazać w filmie. Uważano, że kinu brakuje szczerości, dlatego trzeba je nieco ulepszyć. Zachowania bohaterów muszą być naturalne, zwyczajne, pozbawione przeintelektualizowanej motywacji działań. Chciano udowodnić, że rzeczy mogą być robione inaczej. Uważano, że reżyser powinien używać kamery tak, jak pisarz pióra. Reżyser może mieć zatem swoje własne znaki rozpoznawcze i style wizualne, które spersonalizują jego filmy, co prowadzi do zwiększenia kreatywności. Czyż to nie brzmi jak opis Bakemonogatari? Nawet jeśli ktoś tej bajki nie oglądał, to na pewno wie, że ona jest jakaś taka inna. Wie, że to studio Shaft i może nawet kojarzy nazwisko Akiyuki Shimbo. To on jest reżyserem Bakemonogatari. Ale nie jedynym. Bakemonogatari ma jeszcze dwóch reżyserów. Tatsuya Oishiego i Shina Onume, który wyreżyserował tylko odcinek 9. Oni wszyscy trzej są nazywani Team Shimbo. Oni wszyscy kopiują styl od siebie nawzajem. Stąd Bakemonogatari jest bardzo spójne i strasznie charakterystyczne. Bakemonogatari pozbawione jest tego samego historycznego tła, jakie miały filmy z nurtu New Wave. Dlatego mimo cech wspólnych, bo nowa fala bardzo mocno wpłynęła na współczesne kino japońskie, jest inne, ale odpowiada na to samo pytanie: jak możesz coś zrobić i jak mógłbyś zrobić to inaczej? Bakemonogatari to jest właśnie robienie rzeczy inaczej. Bakemonogatari to jest nieskończona kreatywność. Bakemonogatari to jest styl, który sam siebie zaczyna parodiować. Bakemonogatari to dobre kadrowanie, ponieważ Bakemonogatari udaje, że ma kamerę, to używa również elementów, które teoretycznie ją przysłaniają. Nie pokazuje nam całych bohaterów, celowo ich częściowo zasłaniając lub oddzielając ich od siebie. To tworzy kadr w kadrze. Czasem nawet nie pokazuje nam sylwetek bohaterów,
tylko ich cienie. Do kadrowania stosuje geometrię, linie prowadzące wzrok, oświetlanie ważnych przedmiotów, przedstawianie przedmiotów w skali. Bakemonogatari to świetne cięcia, dynamiczne i szybkie, z których widz zdaje sobie sprawę, a jednocześnie ich nie zauważa, bo są wykonane w odpowiednim momencie, a czasem, przewrotnie, zamiast spodziewanych cięć, nagle mamy ruchy kamery. Bakemonogatari używa metafor, przede wszystkim metafory teatru. Pokój Senjogahary wygląda jak scena teatru. Również takie lokacje jak szkoła i plac zabaw w oddaleniu pokazywane są nam jako niezależne twory istniejące samodzielnie na świecie jak wyspy na oceanie. W kontekście tego, że bohaterowie rozmawiają o Senjogaharze, że jest tsundere, możemy rozpatrywać te metafory również jako przyznanie się bohaterów do tego, że są tylko napisanymi postaciami. Moja ulubiona scena w całej serii to Senjogahara spadająca z krętych schodów. I to również jest jedna wielka kinowa metafora. Kręcone schody to jest architektoniczny symbol zmiany i niesamowitości. Senjogahara tak naprawdę spada Araragiemu z nieba, co strasznie ładnie ilustruje ich relacje. Bakemonogatari mimo stosowania kinowych technik pozostaje rysowaną animacją. Animacją, która nie dzieje się w żadnej przestrzeni. A zatem nic jej nie ogranicza. Stąd momentami bardzo abstrakcyjne traktowanie tego, co się dzieje. Mamy plac zabaw, który w rzucie z góry staje się graficznym symbolem. Mamy ludzi, którzy są przedstawieni jako klocki domina. Mamy mnóstwo zabaw ze słowem, nie tylko tym wypowiadanym przez bohaterów, ale też tym znajdującym się na tłach. Napisy na mapie korespondują z tym, nad czym zastanawia się Senjogahara. Jest również dużo zabawy z głosem, poprzez akcentowanie niektórych słów, które wypowiadają bohaterowie. Koko ni kite sonna koto o yu nante. Anata, watashi o hameta wa ne. Poprzez rozgraniczanie tego, co Araragi myśli, a tego, co faktycznie wypowiada. Sakuya no koto o... 謝らせてもらおうと思う。 ああ、 やっぱりあれはお前だったのか。 Poprzez rozmowę telefoniczną, w której słyszymy tylko jedną stronę. Hai, omatase shimashita, Hanekawa desu. Dou shita no? Araragi-kun ga watashi ni denwa o kakete kuru nante, mesurashii ne. Pokazywanie tylko przez moment odgłosów otoczenia, bo tak samo jak w przypadku chwilowego pokazywania fragmentu otoczenia, tyle wystarczy, żeby widz zorientował się w sytuacji. Bunkasai to ittemo watashitachi mou 3 nensei dakara ne. Sashite surukoto mo nai dakeredo, juken benkyou no hou ga daiji dashi. Ważne jest także rytm sceny, nadawane przez cięcia, zgodne z rytmem muzyki, jaką słyszymy w tle. Fafaoya ga ayashii shūkyō ni hamatte shimatte. Zaisan wo subete mitsuida dokoro ja sumanakute, tagaku no shakkin made seotte shimatte. Bakemonogatari to jest narracja pierwszoosobowa. Stąd bierze się często stosowany środek, jakim jest hiperbola. Wiele zdarzeń i sytuacji jest wyolbrzymianych. Mają one swoje pewne zakorzenienie w rzeczywistości. Faktem jest, że Senjogahara trzyma zszywacze. Wyolbrzymienie polega na ich niesamowitej ilości i przedstawienie ich jako niesamowicie niebezpiecznej broni. Faktem jest, że Kanbaru ma w pokoju sporo książek. Wyolbrzymieniem jest ich ilość.
Hiperbolizacja rzeczywistości bierze się z tego, że wszystko, co oglądamy, zostaje przetworzone przez umysł Araragiego. Każdy człowiek na świecie inaczej odbiera świat, zwraca uwagę na inne rzeczy. Nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego dokładnie, pamięta tylko najważniejsze elementy, które w jego pamięci urastają do niebotycznych rozmiarów. Pamięć Araragiego działa tak, że zapamiętuje jedną rzecz, a następnie wypełnia nią resztę przestrzeni. Stąd parking dla rowerów wypełniony jest po brzegi jednym modelem roweru. Elewacje budynków to jeden powtarzalny motyw. Wszystkie książki Kambaru to kopia jednej czerwonej książki. Dla Araragiego ważne jest wrażenie, jakie pozostawia po sobie dane miejsce, dane zdarzenie. Jeśli Araragi o czymś nie pamięta, to i my nie będziemy o tym wiedzieć. Stąd białe, puste elementy na tłach, których kształt tylko sugeruje nam, że to krzesło, albo kran, albo bambus. To logika podpowiada Araragiemu, że te elementy mogły się tam znajdować, chociaż ich nie pamięta. Elementem, który dla Araragiego zdaje się być najważniejszy, jest kolor. Wszystkie przedmioty mają bardzo proste kolory, a najciekawsze jest to, że one się czasem zmieniają. Kiedy Araragi bije się z takim jednym potworkiem, za każdym razem jego krew i inne elementy mają inne kolory, a tło staje się zupełnie puste i białe. Mimo iż wcześniej zostajemy poinformowani, że rzecz dzieje się w ciemnym, zagraconym pomieszczeniu. Mimo tego, że Bakemonogatari stosuje bardzo niestandardowe i dziwne techniki, wcale nie ogląda się go trudno, przeciwnie, jest bardzo przyjazną do oglądania bajką, którą ogląda się świetnie przez świetną reżyserię. Osoby, które w Bakemonogatari widzą haremówkę z pantyszotami i okazjonalną dużą ilością krwi, tak naprawdę nie widzą prawdziwego Bakemonogatari.